Witam w czwartek 28 listopada. Dzisiaj bardzo krótko, trudno w tej chwili, chociażby w przypadku indeksu WIG20 w skali tygodniowej, eksponować jakieś nowe istotne wątki analityczne. Wiadomo, że od dłuższego już czasu to podaż kreuje wydarzenia na rynku. Jesteśmy słabsi względem rynków bazowych, już nie mówiąc o rynku amerykańskim. Punkt zwrotny ukształtował się dokładnie tutaj w tym węźle Dinapolego 2263,78, utworzonym na bazie dwóch kluczowych zniesień 38 i 2,61 i 8. Jak wiemy, no ta bariera okazała się zbyt trudnym wyzwaniem dla popytu. Z tego właśnie obszaru rozwinął się bardzo silny ruch spadkowy. No i nie można wykluczyć, że ostatecznie dojdzie do konfrontacji tu w przedziale 2134-38. To jest w tej chwili takie najbardziej według mnie transparentne, liczące się wsparcie techniczne zbudowane w oparciu o zniesienie 61,8 całej tej podfali wzrostowej. Ta dolna linia kanału wzmacnia nam węzeł 34-38. No i tutaj generalnie popyt, mówiąc w cudzysłowie, powinien dostrzec ten charakterystyczny przedział. Gdyby było inaczej i również ten węzeł ugiąłby się pod naporem podaży, no to byłaby to zapowiedź być może nawet ruchu powrotnego do średnioterminowego węzła 2027-38. O tych kwestiach już wielokrotnie wspominałem w poprzednich opracowaniach. Na razie tutaj rolę takiego lokalnego wsparcia pełni pojedyncze zniesienie 50% wymienionego już przed chwilą ruchu wzrostowego. Kontrakty, sytuacja bardzo podobna, ale wykres tradycyjnie w skali 60-minutowej. Na pewno warto w tej chwili obserwować serię grudniową w odniesieniu do węzła 2169-74. Znana nam już dobrze zapora popytowa, gdzie nie tak dawno ukształtował się punkt zwrotny. Kontrakty, jak widać, powróciły do tego przedziału. I trudno mówić na obecnym etapie wydarzeń o jakichś tutaj skutecznych, ofensywnych próbach przeciwstawiania się presji podażowej. Za pierwszym takim sygnałem byłby ruch powrotny ponad obszar 2184-86, bardzo wąski korytarz, dwupunktowy korytarz cenowy, ale proszę zwrócić uwagę, że zbudowany w oparciu o dwa podstawowe zniesienia 14,6 całego ruchu i 38,2, czyli dwa najbardziej charakterystyczne, można powiedzieć, punkty w całej tej sekwencji spadkowej zostały wykorzystane do techniki grupowania zniesień i dwa zniesienia się w zasadzie nałożyły, co tworzy obszar 84-86 i gdyby bykom udało się wybronić w pierwszej kolejności wsparcie 69-74 i pokonać wymieniony opór techniczny, można by było oczekiwać, że ruch wzrostowy rozwinie się. Na razie są to tylko antycypacje, choć strefa 69-74 rzeczywiście jest solidną w sensie technicznym zaporą popytową. No i jak widać, jest respektowana. W przypadku jej przełamania, o czym też wielokrotnie pisałem już w poprzednich komentarzach, głównie w tych opracowaniach porannych, wzrosłoby prawdopodobieństwo testu następnego zgrupowania 2141-2146. Warto pod tym kątem właśnie zobaczyć wykres skali dziennej zawarty chociażby w dzisiejszym porannym komentarzu. No i bardzo rzeczywiście krótko o DAX, bo tutaj kompletnie nie można wprowadzić czy też zaproponować jakichś nowych wskazań. Nie ma póki co nowych sygnałów technicznych, natomiast no, tym punktem odniesienia pozostaje dla nas średnio, czy nawet długoterminowy opór 13370, 13460. Popyt zdołał wybronić pojedyncze zniesienie 14,6, wokół którego wypadają także inne projekcje. Wspominałem o tym 2 dni temu. Kluczowym węzłem pozostaje niezmiennie 12,875, 12,920. Dopiero negacja tej strefy wygenerowałaby nam już dość solidny sygnał słabości. Na razie tym zagrożeniem oczywiście jest respektowany od bardzo długiego czasu węzeł 13370, 13460, no ale też obiektywnie trzeba stwierdzić, że w tym rejonie póki co nie odnotowujemy jakichś silnych takich nerwowych reakcji podażowych. S&P dzisiaj święto dziękczynienia za ocean, więc sesji oczywiście nie ma, jutro będzie sesja skrócona.
Więc no nie zmienia to jednak faktu, że od dłuższego czasu popyt tutaj rzeczywiście wykazuje się dużą aktywnością. Odzwierciedleniem tego jest negacja strefy 3093-302, która następnie zaczęła pełnić rolę wsparcia. No i w tej chwili indeks konsekwentnie podąża do następnego zgrupowania 3168-3179. I tutaj tylko jedna uwaga. Najbliższym wsparciem w tej chwili jest węzeł właśnie wymieniony przed momentem 3093-302, który posiada dwa dodatkowe wzmocnienia, czyli zniesienie 14,6 tej właśnie potwali wzrostowej i zniesienie 23,6, jeśli za punkt odniesienia wzięlibyśmy pokazywaną w tej chwili pokazywany odcinek wzrostowy. Więc też technika grupowania zniesień i dwa ważne kluczowe zniesienia, które dokładnie wypadają nam w tym przedziale 3093-302, co jeszcze bardziej wzmacnia nam ten znany nam już właśnie obszar cenowy Fibonacci'ego. Dopiero negacja tej strefy świadczyłaby o możliwości rozwinięcia się korekty spadkowej za oceanem. Dziękuję bardzo.